W zadaniu ósmym mamy znaleźć równanie prostych L1 oraz L2, czyli tak tutaj sobie zapisałam, bo jeszcze ich nie znamy. I wiemy, że te proste są równoległe do prostej K. Czyli jeżeli będą równoległe, to oznacza, że muszą mieć takie same współczynniki kierunkowe prostych. Czyli współczynnik kierunkowy to będzie ta liczba, która znajduje się przy x, czyli w tej prostej A równa się pierwiastek z trzech. To oznacza, że jeżeli te proste mają być równoległe, to w obu A musi być równe pierwiastek z trzech. No i to sobie zapiszmy w danych. Czytamy dalej. Wiemy, że do prostej L1, czyli do tej, należy punkt A. No to gdy znamy punkt, to znamy dwie współrzędne naszego punktu. Natomiast do prostej L2, czyli do tej, należy punkt B. Mamy znowu x oraz y, no i szukamy równań tych prostych. No to najpierw L1. Oczywiście, skoro szukamy prostej, to równanie w postaci kierunkowej na prostą to y równa się ax plus b. No i spójrzmy, co wiemy o tej prostej L1? To mamy wypisane dane. Czy znamy y? No wiemy, że y jest równy 6. Podstawmy. A znamy, bo a jest równe pierwiastek z 3. Znamy x, bo x to 2 pierwiastki z 3, no i dodać b. Czyli b sobie z tego równania wyznaczymy. Czyli najpierw musimy wykonać tutaj mnożenie. No i tak z boku sobie przypomnijmy, jak mnożymy pierwiastki. Najłatwiej to zapamiętać liczba razy liczba, pierwiastek razy pierwiastek. Czyli przed pierwiastkiem z 3 znajduje się 1. 1 razy 2 to 2, a pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to pierwiastek z 3 do kwadratu, a więc ponieważ jest to pierwiastek drugiego stopnia podniesiony do potęgi drugiej, czyli ten stopień pierwiastka jest równy tutaj wykładnikowi potęgi, to otrzymamy liczbę podpierwiastkową, czyli otrzymamy 3. Mamy zatem 2 razy 3, czyli 6. A więc zapiszmy, że 6 równa się, z tego mamy 6, dodać b. A więc żeby wyznaczyć b, należy 6 przenieść na lewą stronę, czyli 6 odjąć 6 to będzie b, zatem b jest równe 0. Zapiszmy równanie prostej L1, czyli to będzie y równa się a, czyli pierwiastek z 3, x dodać b, czyli dodać 0, no ale tego 0 tutaj zapisywać nie musimy. No i to samo zróbmy, jeżeli chodzi o prostą L2. No dobra, szukamy tej prostej, czyli znowu, skoro szukamy prostej, to zapiszmy sobie wzór na prostą. Czy znamy y? Patrzymy, no mamy punkt, czyli nasz y to pierwiastek z 3 odjąć 4. Równa się a, wiemy, że jest równe pierwiastek z 3, to już sobie wypisaliśmy, razy x. X-a też znamy, bo mamy punkt, czyli 1 odjąć pierwiastek z 3. No i teraz uwaga, nie można tego zostawić w takiej postaci, bo przez pierwiastek z 3 musimy pomnożyć całego x-a. Natomiast gdybyśmy zostawili to bez nawiasu, to wtedy przez pierwiastek z 3 byśmy pomnożyli tylko 1. No a my musimy całego x-a pomnożyć przez pierwiastek z 3, dlatego tutaj musi pojawić się nawias. No i jeszcze dodać b. Mnożymy, czyli mamy tak, pierwiastek z 3 odjąć 4 równa się. Pierwiastek z 3 razy 1 to pierwiastek z 3. Pierwiastek z 3 razy minus pierwiastek z 3 to będzie minus 3. No i dodać b. Jeszcze się możemy zatrzymać. Pierwiastek z 3 razy minus pierwiastek z 3. No to może najpierw tak, ustalmy znaki, że liczba dodatnia razy ujemna da nam wynik na pewno na minusie. I pomnóżmy sobie po prostu pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 i da nam to pierwiastek z 3 do kwadratu. Jest to pierwiastek stopnia drugiego podniesiony do potęgi drugiej, czyli otrzymamy tutaj liczbę podpierwiastkową, a więc 3. No i wszystko przenosimy na stronę lewą oprócz b oczywiście. Czyli mamy odjąć pierwiastek z 3 plus 3 równa się b. To nam się ładnie skróci. Minus 4 plus 3 to minus 1 równa się b, czyli b to minus 1. No to możemy teraz napisać wzór prostej. Y równa się, we wzorze mamy najpierw a, czyli pierwiastek z 3x, dodać b, czyli dodać minus 1
plus i minus da nam minus, czyli zapiszemy odjąć 1. Spójrzmy teraz na podpunkt B. Tutaj mamy podaną prostą k. My wiemy, że szukamy prostych do niej równoległych, czyli musimy odczytać współczynnik kierunkowy prostej. No to zapiszmy sobie tutaj pod spodem wzór na prostą w postaci kierunkowej. No i teraz jeżeli porównamy te dwa wzory, no to widzimy, że a to będzie ta liczba, która znajduje się przy x. Czyli tutaj x mamy w tym miejscu, a więc wszystko to, co znajduje się przy x, to będzie nasze a. Czyli a, a więc współczynnik kierunkowy naszej prostej k, wynosi pierwiastek z 2 odjąć 1, a to jednocześnie oznacza, że ponieważ prosta L1 oraz prosta L2 ma być do tej prostej, czy mają być do tej prostej równoległe, to muszą mieć takie same współczynniki kierunkowe. Czyli wiemy, że w prostej L1 a wynosi pierwiastek z 2 odjąć 1 i w prostej L2 a także wynosi pierwiastek z 2 odjąć 1. No i teraz po kolei. Najpierw szukamy prostej L1, czyli zapiszmy sobie wzór taki w postaci kierunkowej na prostą. No i wypiszmy, co wiemy. Jeżeli chodzi o y, no to zobaczcie, ponieważ znamy punkt, który należy do prostej L1, to oznacza, że mamy x oraz mamy y. Czyli w miejsce y możemy podstawić 3 odjąć pierwiastek z 2. Następnie mamy a. A jest równe pierwiastek z 2 odjąć 1, tak? Tutaj sobie nawet zapisaliśmy. Razy x, no to x jest równy pierwiastek z 8, no i dodać b. No i obliczmy b tutaj z tego równania, czyli najpierw musimy wykonać mnożenie. Mamy 3 odjąć pierwiastek z 2 równa się. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 8 to pierwiastek z 16, bo mamy 2 razy 8. Odjąć 1 razy pierwiastek z 8 to minus, tutaj będzie pierwiastek z 8, dodać b. No i uwaga, pierwiastek z 8 można rozpisać na 4 razy 2, no bo 4 razy 2 to 8, rozpisać to następnie na dwa oddzielne pierwiastki. Pierwiastek z 4 to 2, no razy pierwiastek z 2, czyli otrzymamy dwa pierwiastki z 2. Czyli tak to sobie teraz zapiszmy. Pierwiastek z 16 to 4, odjąć dwa pierwiastki z 2, dodać b. No i żeby wyznaczyć b, 4 i minus 2 pierwiastki z 2 przeniosę na lewą stronę, pamiętając oczywiście o zmianie znaków, czyli mamy odjąć 4 i dodać 2 pierwiastki z 2. Redukujemy wyrazy podobne, mamy 3 odjąć 4, czyli minus 1, no i przed tym pierwiastkiem znajduje się oczywiście 1, czyli mamy minus 1 dodać 2 pierwiastki z 2, czyli otrzymamy 1 pierwiastek z 2, bo minus 1 plus 2 da nam 1, ale oczywiście tej jedynki nie musimy zapisywać, czyli zapiszmy to jako po prostu pierwiastek z 2. No i ponieważ wynik jest dodatni, no to musimy zapisać tutaj plusik, czyli mamy plus pierwiastek z 2 równa się b. Mamy b, czyli możemy podać już wzór naszej prostej. Y to będzie a, patrzymy na to, czyli pierwiastek z 2 odjąć 1x, następnie mamy dodać b, czyli dodać minus 1, czyli odjąć 1 i dodać pierwiastek z 2. No i mamy wzór pierwszej prostej. Jeżeli chodzi o prostą drugą, czyli L2, to robimy dokładnie tak samo. To będzie równanie naszej prostej. No i podstawmy. W miejsce y podstawimy 4. Następnie interesuje nas jeszcze a, no i spójrzmy, a to pierwiastek z 2 odjąć 1, to sobie zapiszmy, razy x, no to musimy się wrócić, odczytać x-a, czyli to będzie nasz x w punkcie b, czyli 1 plus pierwiastek z 2, no i dodać b. Jeżeli spojrzycie sobie na mnożenie tych nawiasów, to będziemy mieli wzór skróconego mnożenia. No bo tak, pierwszy nawias możemy sobie przepisać bez zmian, razy, no i teraz tutaj zamienię miejscami te dwa wyrazy, no bo wiemy, że dodawanie jest przemienne, czyli zapiszmy pierwiastek z 2 plus 1.
No i to nam powinno przypomnieć ten wzór. A odjąć B razy A plus B. No i z tego otrzymamy A kwadrat odjąć B kwadrat. Nasze A to pierwiastek z 2, nasze B to 1. Czyli A do kwadratu to pierwiastek z 2 do kwadratu odjąć 1 do kwadratu, czyli 1. Pierwiastek z 2 do kwadratu zatem będzie równe 2, bo to jest pierwiastek drugiego stopnia podniesiony do kwadratu, czyli jak gdyby te dwie liczby nam znoszą pierwiastek i zostaje nam tylko liczba podpierwiastkowa. Odjąć 1, czyli mamy jedynkę i to otrzymamy z całego naszego mnożenia tych dwóch nawiasów. Oczywiście, jeżeli nie zauważycie, że jest to wzór skróconego mnożenia, no bo tak się może zdarzyć, no to możecie to sobie wymnożyć także w ten sposób, zobaczcie. Wszystko przez wszystko, czyli pierwiastek z 2 razy 1 to pierwiastek z 2. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to pierwiastek z 2 do kwadratu, czyli 2. Minus 1 razy 1 to minus 1. Minus 1 razy pierwiastek z 2 to minus pierwiastek z 2. Redukujemy wyrazy podobne. 2 odjąć 1 także da nam jedynkę, więc oczywiście wynik będziecie mieli taki sam, no ale na pewno tym sposobem jest troszkę szybciej, zwłaszcza jeżeli umiecie to policzyć w pamięci, niż w ten sposób rozpisywać sobie mnożenie. No dobra, przejdźmy dalej, czyli mamy 4 równa się. Z tych dwóch nawiasów nam została jedynka, dodać B, czyli jedynkę przeniesiemy na stronę lewą, 4 odjąć 1 to 3 i to będzie nasze B. Pamiętajmy, że B jest równe 3, bo już możemy podać wzór na naszą prostą. Y równa się A, czyli pierwiastek z 2, odjąć 1x, dodać B, czyli dodać 3.